jest Lichtsteiner. O, dobrze, no... faul! Faul! Co Rusków faulujesz? Kurde, żeby i cię, kurcze, matka przegapaciła na jakieś warzywo. Fuck! Fuck, mam problem! O, dobrze! Bardzo dobrze! No! Doskonale! Podaj! Dobrze! Kurde! Dobrze! Asamoa, Asasmoa! Dośrodkuj! Dośrodkuj! Jep! O, dobre, Pepe zadupił! I bramkarz ich obronił! Cielini wykop! Co ty robisz, idioto? Kurde, broń się! Broń się przed ruskimi! Rusek to przebronił, ale mamy kolejny rzut rożny. Vidal to dobrze dośrodkuje i z główki może zadupi. Niestety nie wyszło. I uważać. Te Bystrow, jak jesteś taki kozak, to chodź jeden na jeden. Musimy uważać na tego Bystrowa. O kurde. Co? No i właśnie to jest ten Bystrow. Kurde, Rusek zasrany. Dobra, do środku będzie remis. Jest remis, Vucinic, 85 minuta. Bardzo dobrze. Zatańcz sobie, zatańcz. Dobrze, Vucinic znowu pokazał, że możemy zremisować. Ze Włochami nie warto zadzierać. Pięknie Dziobin to dośrodkował z centry, a Vucinic z pięknej główki w prawą stronę bramki. Właśnie prawy lub bramki wykierował z główeczki. Gonić czarnego, gonić. No naprawdę! No kurde, Buffon! No chyba se żartujesz! Nie, ja się nie zgadzam. Podaj mu to, dobrze. Tevez biegnij, dobrze. Podaj mu to. No kurde, spalony, no! Żebym ja tam właśnie nie przeleciał do kabiny i wam nie nakopał. Dziobinko, 15 minuta. Żółwik, bro, żółwik. Proszę bardzo. A jednak gubimy ten mecz. A jednak. Powtóreczka musi być. Nie. Z główeczki, pięknie. Brawo, brawo. No, kurde, no trzeba mu tą piłkę zabrać. Dobrze, bufoniasty. Poświęcił się. Co się czarny patrzysz? Nie strzelisz mi drugiego. Naprawdę? Tevez! Gdzie ty stoisz? Ja ci mówię, nogi porywam i znowu będzie remis, nie, ja tak się nie bawię. No strzelcie tego gola, żeby ich dobić, no, do szatni z nimi. Dobra, Vidal podał. Dziewinko, dziewinko! Yes! 2-1! Trzyma to. 49 minuta, dziewinko, drugi gol. Pięknie. Doczepił tą piłkę. Jestem z ciebie dumny, Dziobinko. Bo przeciwnik zaczął coś tu grać. Co robisz? No nie! Kurde, Buffon schodzisz! Buffon schodzisz! Buffon schodzisz, słyszysz mnie? No kurde, Benteke zasrany. Marin Staric. Schodzisz! Schodzisz stąd! W pizdu! I już więcej nie zagrasz. Nie. Kurde, jakiś Pinilla. Jezu! Ja pier... Ej, ten koleś mnie chyba zaraz wystraszy tak, że przejdę na zawał. No, Pogba! Bo zaraz zejdziesz stąd. Kurde, schodzisz, Pogba. Wszystko twoja wina. Tylko, kurde, no... Przejmowalibyście te piłki. No nie. Kurde, nie, no znowu strzelają nam gola. 2-0 i jeszcze to przegramy, no. O. No kurde, nie zagwizdał, ale i tak spalony, no. No, czy ten sędzia mnie musi tak utrudniać życie? I rzut rożny. Masz być...
Dobrze, Dante 1-0, 45 minuta przed gwizdkiem sędziego. Bardzo dobrze, Dante się nadaje, mimo tego, że jest zespół Bayern, którego złożyłem prawie w całości, ale się nadaje, bo jest Brazylijczykiem i on się zgrywa z innymi Brazylijczykami. Brawo. A teraz strzelcie. Starycz pięknie, brawo Murzaju, zaskoczył. Zaskoczył bramkarza, 12 minuta. No teraz paluszkami pokazuje, że Nunu nie zadzierać z czarną akupą. Pięknie. Jak to zrobił Starycz? Zależy mi teraz na wbiciu gola. Tak jest! I remis, Xavi Martinez, 45 minuta. Remisujemy, bardzo dobrze. Mamy remis, mamy. Teraz tylko trzeba znowu przebić ich przewagę. Co faulujesz? O, Starycz, piękna gumeczka! Brawo, 50 minuta. Normalnie na luzie, na lajcie. Strzelił sobie finezyjną główeczkę. Piękna główka. Normalnie, jak nosorożec, wychylił głowę i strzelił pięknego gola.